To jest hit, nie? Bez myszki nie poradzę. Człowieku, jak ja zapomniałem, jak to w moim życiu brakuje ubierania zimowych butów, schylania się, wiązania tego, to jest niby taka błahostka, nie? Ale że tego nie musisz robić w ogóle, tak się męczyć. Przypomniałem sobie, jak zawsze musiałeś usiąść w tej ubranej kurtce, szaliku, ciepło ci, tych spodniach, kalesonach, siadasz, wiążesz te buty i dopiero wychodzisz i potem wyglądasz tak, Edyta. A tak trzeba zrobić. A ty na swoją twarz zamiast na ubieranie butów zrobiłeś. A ty tam moja twarz jest piękniejsza niż twoje buty. Dobra, ale coś mi ciśnie. Nie słuchajcie cię w ogóle, Edyta, jak mówisz, na przykład jak mówimy we dwie osoby, nie? Coś mnie ciśnie. Jak mówimy dwie osoby, nie? To tak, zadajesz mi pytanie i robisz kamerę tak, nie? No. To zgadnij, czy mnie będzie słychać, jak ty jesteś tu, ty jesteś mną. Też słychać, no. Słabo w chu. Tak? Musisz zrobić tak. Aha, bliżej. Wtedy będzie słychać. Ciśnie. Pro tip by Przemysław Sobik, Kiedyta. Tak samo jak masz na górze napisane tutaj pro. Taką ikonkę masz. Jeszcze ubiera te buty, no kit. No nie, bo mnie ciśnie, rozwiązuje. Bo... Ciśnie ją! Grubą skarpetę sobie ubrałam. Sorry, nie, ale serio, zapomniałem, jak to jest ubierać zimowe buty i mi się przypomniała, jak zauważyłem Edytę. To są takie rzeczy, na które człowiek jakby codziennie żyjąc nie zwraca uwagi, ale kiedy się ich pozbędzie i przez kilka lat tego nie robi, to potem sobie jest taki przełącznik w ciele, taki... O Boże. I od razu to wspomnienie, te wszystkie te emocje, te wszystkie te wkurzenia. O. Poczekaj, jesteś czerwona, Edyta. Stary, bo mi jest ciepło. Jeszcze muszę sweter wziąć. Ty idziesz w zimowej kurtce? Nie, wezmę to do ręki, będę w ręce będziesz trzymać, kurde. Sweter sobie dam, o kurde, wylazł. Zimowa kurtka, dzisiaj mamy 21 stopni, trochę chłodno jest, ale na zimową kurtkę. Ale wiesz, że tu niektórzy chodzą w kurtkach, ale to bardziej takie wiatrówki są. Wsadzę to tu. Ja już sobie spocona, co nie? Gdzie jest mój plecak tu? O, pączek! Pączek, słoneczko, gdzie on jest? Schowała się, nie chcę lecieć do Polski. Pończuś! Kocham cię, maszeczku. No, pilnuj domku. Chodź, Przemek, bo... Weź mi coś, nie? A na lotnisku kto ci to poniesie? Sama sobie wezmę, ale to... Ja nie wiem, jak ja będę nagrywać. Ja będę nagrywać wszystko. A śmiecie, to ty bierzesz, to... Wyciepnę, potem sobie wiecie. Ja ciebie przygotowałam tylko. I co, to nie zało? To jest spokój. Oj, jest to słodnie. Co to jest światło? Oj, sobie. Ja nie wiem, jak ja z tym wszystkim będę szła. I nagrywałam vloga, a chcę nagrać vloga z tego... z całej podróży. Może coś w samolocie się też uda. Ja się tak wstydzę trochę przy ludziach, jak że gdzieś siedział obok mnie. Ty się wstydzisz przy ludziach. Jak ktoś będzie obok mnie siedział, nie? I jakby tak wstać do was, to co? Co on sobie będzie myślał? Naciśnij zero, bo nie mam czym nacisnąć. Stary, albo stara. Ej, nie pasuje w ogóle ta bluzka, ale dobra. Nagrywam vloga dla moich ziomków z Polandii. Chciałam się podzielić moim doświadczeniem. Wow. Możesz się przywitać z moimi widzami. Możesz powiedzieć cześć, możesz też schować głowę jak chcesz, możesz dać głowę w dół, mogę cię zablurować jak nie, chcesz. Nie, no ja sobie specjalnie wziąłam miejsce, bo i tak trzeba kupić miejsce, nie? No. Kiedyś jeszcze były bezpłatne, nie? A dzisiaj już, a teraz jak ty kupujesz, znaczy jak kupujesz bilet, lub przynajmniej w tym momencie, kiedy ja kupowałam bilet, nie było ani tego bezpłatnego miejsca. A gdzie siedzisz? Przy oknie obko. Ile płaciłeś? Płaciłam za lot. Będę w aucie, to wyciągnę bilet. Ale w lecie chyba nie ma ceny. 330 euro chyba za całość wyszło. Za tam i z powrotem, ale nie wybierałam jeszcze miejsc z powrotem, więc też pewnie z 19 euro zapłacę. Chyba za 19 czy tam 18 euro były najtańsze miejsca. Masakra. Kurde, nie? Nie wiem, bilet tani, ale... Czekaj. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że to wszystko kosztuje, no. Jak im podzielisz, to jest im łatwiej zapłacić. Proste. Dobra, no, nie wiem, czy tak łatwiej. Ej, drzwi były niezamknięte moje. Niezamknięte drzwi były. Znaczy, były przemknięte tylko. Popraw się, nie zamknęłam drzwi, jak wychodziłam. Nie zamknęłam? Nie zamknęłam. Nie zamknęłaś? Ej, ciemność, proszę państwa. Nie zamknęłaś, jak wychodziłaś? Nic nie widać.
Nie wiem, może za słabo domknęłam. Bałam się, że czasne i za słabo domknęłam, no nie wiem. Czy my zdążymy w ogóle? Nie zdążymy. To jest jeszcze nic. Czemu się tak byśmy nie zdążyli? Co byś zrobiła? Nie wiem, to musiałabym przebukować na wtorek. Nie, nie możesz przebukować, musisz nowy bilet wtedy już kupić. Nie można takiego, nie ma czegoś takiego przebukowania, bo już nie polecisz. Bierz nowy bilet, człowieku. To by było... Co by było? I znowu to muszę pikać. Nie, ja to będę pikać. A to sobie sama pika, to się nauczysz. Ja pierdolę, teraz sam mogę poprzeklinać. Nie! Jasny ale będziesz teraz miała pikania i za każdym... Ja to wytnę Edyta, po prostu. Edyta, piknij. Przepraszam, Edyta, piknij. Ty tak robisz, nie? Okay. Jeszcze mogę poprzeklinać, to znaczy nie? Nie, ja to tą końcówkę wytnę i ten... A na pewno, nie? Jedziemy sobie, jedziemy i tu, proszę Państwa, jakaś impreza służbowa taka, pracownicy tej firmy tutaj z tego budynku zrobili sobie chyba wigilijkę, nie? Lampki się świecą na tym drzewie, ale tylko tak ledwie widać to. Fajnie! Tak, jakieś urodziny, a nie wigilijkę. Urodziny? A bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że to tak jest. Wyciągnij głowę na zewnątrz samolotu i ci wysuszę szybko włosy. To chyba mi włosy, chyba mi głowę urwie, a nie wysuszy włosy. Niedawno nagrywałam tutaj w tym miejscu, jesteśmy przywieźli na lotnisko, jak odwozimy Hanię i Pawła. Telefon spadnie. Ej, szybko się stukła w zegarku. A tam, mam zegar. A teraz nagrywam, bo ja... Wjeżdżam na lotnisko. Będę lecieć. Teraz lecę. Wożą cię chyba. No. I tak, no. Pogoda jest taka se. Mógłbym cię zrzucił, normalnie by sobie już poszła, a tak to muszę wjeżdżać na parking. O ty. Grabisz se, bo nie wrócę. Nie. Tak by wróciła. Gdzie są Salida? Tutaj na pewno będę tymi pasami pewnie przechodziła, żeby iść na lotnisko. Bo tu jest budynek lotniska. Przechodzisz kobieto czy nie? Halo? Nie, ona tak tylko se stoi. Stoisz na pasek ją. No. O, co to za żuraw, coś tam budują, robią. Trzeba bilecik wziąć. Ej, ten super nazywa się Serrano. Jak to szynka chyba. Przez C czy przez S? Przez S. To szynka ma być tak. Jakby ser rano, rozumiesz? Poranny ser. Jakkolwiek to nie zabrzmiało. Nic, że cię to... Co? Ładny autko obok. No, to idziemy, wychodzę. O Jezu. Getry mam trochę... Nie przywykłam do jakichś takich obciskających ciało długich spodni. Więc no, będę musiała to przetrawić przez 2 tygodnie. Chociaż w domu to mam taką fajną świąteczną piżamkę, rok temu dostałam od mamy. Możesz jechać bez bagażu, lecieć bez bagażu? No nie. Dlaczego? Bo... Co za ci to potrzebne? No na przykład plecak muszę mieć, bo tam mam wszystkie moje... To tylko plecak, resztę zostaw. A ciuchy zostawić? Nie, no mogłabym, mogłabym sobie tam kupić jakąś... Jakieś ciuchy, wiecie, oh. Jakieś ciuchy, no mogłabym, ale już kupiłam, więc... Po co to wozić? I tak do mamy, gdzieś tak stoi. W takim miejscu stoimy. Właśnie, ja nie wiem, czy sobie tych swetrów wszystkiego nie zostawię, bo ja przecież i tak nie chodzę w ogóle w swetrach. Ja chyba te ciuchy tam po prostu zostawię. Powiem mamie, żeby mi to gdzieś skitrała, ale się dziwnie w takich butach całych chodzi, Boże, genio.
zawsze tu jakieś laczki albo jakieś, wiecie, sandałki, a teraz strasznie dziwnie. Jeszcze takie troszeczkę obcasik one mają. No, rok temu w nich latałam, śmigałam. Jakie piesio słodkie. Dobra, myję miną, to jest tak po kurce kamery, żeby go było widać. Taki słodyczek, Boże. Taki słodyczek. Boże, piękny piesio, ale bym go normalnie farbosiła. Dziękuję, Przemciu, za pomoc. Wiem. Że mi walizkę niesiesz. Przecież żubleka to masz nieść. Wcale by tak nie zrobił. Ona jest na fajnych, to jest bardzo dobrej jakości walizka. Nie wiem, czy to czasem od Krystka nie jest walizka. Sprawdźmy, jak mi rzuciło ziemię, czy się rozwali, czy nie. Nie, proszę nie rzucać. Dobrze sobie Macintosha wszystko do plecaka schowałam, bo wiecie, jak to jest, nie? Jakbym miała wieść w walizce rejestrowanym bagażu Macintosha, to bym go chyba opatuliła w swetry. 5 swetrów. Bo raz to też przewoziłam rzeczy do stylizacji paznokci. Nie wiem, czy się walizka nie rozwaliła, albo czasem czy się nie rozpięła, bo miałam wszystko tak rozwalone w środku, że... byłam zaskoczona. Nie napiszę w tym autobusie, samochodzie. Czemu? Mam taki rytuał. Chcę, żebyś miała przekleństwa do wycinania i szuka słów. Odpycha mnie. Mam taki rytuał, że w samolocie sobie zawsze kupuję gin z tonikiem i sobie piję. Mam taki kubeczek, żeby mi się nie wylało, nie? Sobie kupiłam taki z dzióbkiem i sobie piję. Lubię. Znaczy, na co dzień bym sobie nie kupiła, bo kiedyś bardzo lubiłam, ale tak na co dzień nie. Tak, znaczy na co dzień. Jakbym poszła na imprezę, to bym sobie nie zamówiła, tak. Ale kiedyś dużo piłam. Ale tak w samolocie mam taki rytuał i tak sobie robię. Co my tutaj mamy? W Gdańsk leci, żeby to? Nie. Nie ma innego. Co ty? Warszawa to już poleciał. Gdzie jest Katowice 18:15? Co mnie straszysz? 80:85. Gdy on mi to specjalnie robi? Idziesz tędy, ty idziesz trendy. Tędy idziesz? Nie muszę, mogę iść od razu do kontroli bezpieczeństwa. Od 16:40. Która godzina? 16:45 się zaczęła. No to już od razu idę. Ja sobie kupię wodę do auta. No, a ja sobie potem kupię wodę. Nie mam żadnych priorytetów, nic. Bagaż sobie odhaczyłam, że rejestrowany. Najwyżej mi wrócą z tą walizką. Nie wrócą mnie z walizką, potem już nie. Ona jest mała, się zmieści do luku bagażowego bez problemu. Kurde, mam, czuję się jakieś ograniczone, mam pole chodzenia w tych butach. Nie wiem takiego kroku dużego zrobić. Co to jest? Co? Które? Wygląda jakieś zwierzę na prosto. To są banany chyba, czy co to jest? Nie, to jest jakiś banany. Rodzaj... Nie. No tak duże są banany. Aha, no tak, w sumie racja. Chodzi mu o te na filarze. O ten owoc. Proszę, że znaku nie ma tego Katowice. O co chodzi? To są ludzie puste, czy o co chodzi? Nie, był... Jak ja mówię, to musi dać na mnie kamerę, wiesz, żeby był głos mój. Ej, mi się wydaje, że... Wiesz, jak może być, że wycieczka po prostu to będzie, wiesz? I oni albo już wszyscy poszli, albo dopiero tak, przylecą wszyscy. Tak o 18:15 wlatujecie. No to już pewnie wszyscy czekają. Masz tarpeta, masz ten? Ekskluzywo czy normalne? Normalne. Ekskluzywo, co ty? Przyoszczędziłaś, tak? Nie chciałaś do ekskluzywo iść. Masz, a który to jest? No tu już idziesz. Pakuj się tam do autobusu, samolotu. Włączyć. Ojejku, hit. Zapomniałam telefonu w aucie. I będziemy chodzić jak te ciu. Idziemy z powrotem. Wiesz, to mi kup z Polski, bierzesz wańskie. Bilobil. Wyrzucasz ciuchy, nie? Bilobil. Wagon bilobilu, człowieku. Bilobil. Bo ja jestem w emocjach, to potem takich prostych rzeczy zapominam. Pieruna. Byle głowy nie zapomnę, nie? No nic. Ale serio, żadnego Polaka nie ma? O co chodzi? No nikogo nie ma. Pusto jest tam. Ty samolot leci w ogóle? No przecież jest napisane 18:15. Nie strasz mnie tak. Jo, cię kręca.
zapomnieć telefonu. Bo ładowałam do ładwarki go wsadziłam. Euro 50 za wodę. To auto. Euro 50 czuło, za. Jakby poszło do królewskiej restauracji. A ty chcesz nie do picia? No nie, no co ty? Nie do picia, tylko do spryskiwaczy? No tak. Jezus Maria, to nie mogłeś poczekać na stacji kupić płyn do spryskiwaczy? Ale mam uwaloną szybę, mi się brzydko śmiertnie się jedzie. Euro 50. Jeszcze jej nie wypiję, nie? Tylko ją wyleję do... Okej. Już przeciałaś. Proszę się ze mnie nie śmiać. Dobra, to chodź, idziemy do chaty. Uwaga, bo mi wystaje tam jakiś szalik. Żeby nie zamiatała czasem tym szalikiem. Ja już jestem zmęczona, tyle kilometrów z takim... Tu jeszcze jakiś przeciał? Co? Autobus tak się wyjechał. Aż się wystraszyłam, ale skręcił. Przed pasami była... Był ten przystanek. Dobra, bo już mi ręka... Bo już mi nawet ręka... Będzie powiedział pan do tego. Co? A jak to powiedział? Czyli ten... Tęsknię. Kurde, muszę poprawić ten szalik. Majta mi się o nogi. Nie wiem, czy mi dobrze słychać, ale już się pakuję. Miałam kontrolę bezpieczeństwa, paskami nie smyrali. Więc no, musiałam wszystko pokazać, co mam. Tak wygląda cały mój, prawie cały mój dobytek. Tam mnie pan, ten pan, który tam tutaj jest w rogu, sprawdzał, no i wszystko, ręce z wewnątrz, od zewnątrz, pasek, znaczy którego nie mam, takim białym, matowym paskiem mi przejeżdżał po wszystkim. Bo zapipałam na bramce, nie wiem czemu. Może bustonosz ma te, wiecie, metalowe druty. Ja pozbierałam się, jestem serio ciężko to wszystko ogarnąć, bo mam mega ciężki plecak. Kurde, saszetkę, walizkę i kurczę kurtkę, do której wcisnęłam. Taki gruby swetr i szalik. Dobra, to tu wsadzę. Te stopki takie ala. Case'a, o nie mogę zapomnieć. Serio, ja nie wiem, jak ja się zabiorę z tym. Jeszcze będę nagrywać. A może zrobimy tak. Moment. Czekaj tu. Tę kurtkę. Dobra, to będzie... Nie, to nie będzie dobry pomysł. Chciałam trochę nagrywać też... Schowałam. Dobra, już nie mam ręki. Chciałam też nagrywać trochę więcej lotniska, ale... No, nie wiem, mam bardzo ograniczone pole ruszania ręką, bo trzymam w tej ręce tu kurtkę, nie? Tym Przemek mnie naprawdę wystraszył, że nikt z Polski nie leci, że będzie pusty samolot, że w ogóle odwołają, że o co chodzi. I trochę się cykam, że mam bilet. Ale się teraz sama wycykałam, nie? Do saszetki sobie wsadziłam. Jezus, nie, nawet nie wiem, co pokazuje, nie? Ale się sama, nie ma tak samego siebie zestresować, nie? Nie wiem, czy to w ogóle można nagrywać, ale jeszcze nikt za mną nie leci, nikt jeszcze za mną nie krzyczy, to sobie nagrywam. W każdym razie przechodzimy teraz, żeby dostać się na lotnisko, to musimy przez sklep przejść. Więc o, główka pracuje, nie? Trzeba coś pokupić. Ja potem sobie na spokojnie kupię co nieco. Nie kupowałam wcześniej, bo i tak by mi tego nie... No nie mogłabym wziąć niektórych rzeczy, więc zawsze jak już coś kupuję, to na tej bezcówce po prostu. O, ale jest ciepło w opór, nie? Ciepło w opór. Jeszcze w tych butach ciepłych, takie skarpety sobie grube ubrałam. Pamiętam, że rok temu mnie wyjechało po nogach, więc już sobie wzięłam grubsze skarpety. Jak już sprawdzę, gdzie mam, z której bramki, z których root gate, no wiecie, z którego gate mam tak jakby, no przejście,
to już na spokojnie zrobię zakupy. Czy się coś nie opóźniło, muszę dać znać mojej siostrze, bo ona mnie ze swym lubym będzie odwoziła, znaczy odbierała od z lotniska. Taka jestem zmachana, nie? To ubieranie się, to wszystko, matko. Ale dobrze było gdzie sobie usiąść i te buty zimowe szło na siedząco ubierać, bo na stojąco to by było serio ciężko. No. Teraz, w którą stronę iść? To jest bardzo dobre pytanie. Tam jest tablica, zaraz się dowiem. Zawsze się patrzy na to, znaczy nie chcę tam kierować kamery, bo ludzie tam siedzą. Katowice. B11. B11. Czyli w lewo. Lewo. Nie wiem, czy tam będzie widać te tablice. Jest trochę tablicy widać. Tam odczytałam B11 w lewo. Chyba idę dobrze. Sobie ludzie siedzą, jedzą. A z lewej strony same automaty. Z kanapkami, z piciem. Jak dopiero znajdę te B11, to dopiero będę myśleć, żeby kupić wodę jakąś do picia. Jedzenia nie jestem głodna, ale chyba sobie coś kupię. O nie, to trzeba iść na dół. Widzę, że teraz w Puszczałkach, że B9 do B26, czyli B11 się tam mieści, jest na dole. Trochę trzeba iść. Na Fuercie to jest dużo prostsze. Tutaj, widzicie to u góry? No. Jak ktoś pierwszy raz ma lecieć lotem. Jak ktoś pierwszy raz z was leci, to zawsze patrzcie sobie na te strzałeczki. Wszystko jest napisane, bez paniki. Ja pamiętam moje pierwsze loty, panika, amok, nie wiedziałam co się dzieje w ogóle. Wszystko jest napisane, trzeba patrzeć jaki się ma numer lotu, patrzeć na tablicę. A jak jeszcze nie ma napisanego, o, ładny sklep, jak jeszcze nie ma na tablicy, z których gate wylatujesz, to poczekaj. Minęłam to. Więc jeszcze gdzieś na dół miałam iść, bo tu już jest od B26, 25, 26. Więc jeszcze chyba minę. Po prostu zagadujecie? Zagadujecie mnie, a potem no. Tu jest B27, 30. O kurde, to ja już teraz nie wiem gdzie mam iść. B27. Oficjalnie mogę powiedzieć, że się trochę zgubiłam. Tu przed chwilą było napisane. Czyli prosto, a nie w dół. Prosto, chyba. Serio? Tak będę łazić, dobrze sobie tak wcześniej tutaj wszystko ogarnęłam. Jeszcze mam trochę czasu, bo byłoby ciężko. Dobra, trochę pokażę co przede mną. Ojej. Jezus Maria. Trochę będę pokazywać co przede mną. Widzicie, nade mną są. Jest napisane, że od B9 do B22 trzeba iść prosto. Prosto. Ja myślałam, że w dół. Ale spoko, od B9 do B22, no to ciśniemy. O to Jezus Maria, to dopiero samo, no to na sam koniec lotniska, no to super. Sobie trochę pozwiedzacie ze mną.
O, ale fajne. No, czy to w ogóle nie widziałam żadnego znaczka, że nie można nagrywać. Tu nagrywam. Wiem, że to teraz takie nudne, ale trochę nie mogę wyłączyć nagrywania. Trochę nie mam ręki. Znaczy mogę wyłączyć, ale potem nie będę miała jak... Znaczy mogę zawsze wstać, dobra, mogę stanąć i schować tego pocketa. Desigual. Uwielbiam te ciuchy, drogie jak pieron, ale raz za święty czas sobie kupić jakiś ciuch, co się mega podoba. Polecam. Dobra, Jezus Maria, schody. To wyłączam tego pocketa, nie? Będę musiała naparzyć schodami. Które się nie ruszają chyba. Chyba, że się ruszają dopiero jak na nie staniesz. Właśnie się dowiedziałam, że jest nowa bramka B27 i muszę całą tę drogę cisnąć z powrotem, nie? Jaki data mam lot? Nie mogę wam pokazać, więc wiecie, LB 10. No chyba padnę, nie? Cisnąć na złot. Nowa bramka, a tu jeszcze ludzie nie wiedzą, co siedzą, nie? To też jak taki chłopak powiedział, o, nowa bramka 27. I mówię, oj, po polsku było to powiedziane, więc może ten sam lot, co ja. I trzeba cisnąć z powrotem, nie? Aby 27, którego mijałam na początku, a nie, który jest mój? Mantén en todo momento la distancia de seguridad y las medidas de higiene. Maintain social distancing and hygiene measures at all times. I właśnie dlatego warto być troszkę wcześniej. Chociaż nie, bo jakbym była później, to bym już od razu przeczytała, że B27 i tyle, no. Nie musiała cisnąć przez całe lotnisko z powrotem. No ale trudno, życie. Ciasno tam było jak pieron. W sumie lepiej, że B27, bo tam było jakby luźniej. Informacja zamknięta. Tu jeszcze raz sprawdzę. Jest napisane Newgate, nowe. No, czyli zmiana była. Tam jest cała część restauracyjna, Burger King, jakieś tam inne, których nie znam. Ale powiedziałam, że będę musiała po schodach iść. Okazało się, że nie. Nie musiałam iść po schodach. Po prostu je ominęłam. Bo była szczałka, że odskoczyć trzeba w bok, więc nie musiałam iść schodami w górę. B20 to już jestem... Dobra, w dobrą stronę idę. W dobrą stronę idę. No super, takie przygody na lotnisku, nie? I już wiem, dlaczego było tak pusto przed całkowicie bramkami z bagażem rejestrowanym. No bo wszyscy już byli na miejscu. Tak mi się wydawało, że po prostu to jakaś mogła być wycieczka. Autobus wszystkich oraz przywiózł wcześniej dużo. Wszyscy zostali sprawnie odprawieni. No i już sobie tam czekali pod tym B11. Ciekawe, ile z tych osób spojrzy sobie. Tak specjalnie głośniej powiedziałam, o, nowe jest teraz B27, żeby też inni usłyszeli. No bo czasami po prostu siedzimy w telefonie, zapatrzeni, czytamy książkę, jesteśmy w swoim świecie i sobie nie patrzymy. B27, to jeszcze dalej prosto. No poważnie, no przysięgam, to z tą samą drogą, którą przed chwilą musiałam z rozdziawioną paszczą i jęzorem wystawionym zrobić, muszę jeszcze raz, nie? Jak miło, nie? Ale dobrze. Trochę się poruszam przed tym siedzeniem przez 5 godzin przeszło w samolocie. Ej, tu jest dobra 27, B27. Tu już wszyscy czekają. A ja sobie gdzie siądę? Tu sobie siądę. No i przed sobą mam. Wszystko widzę, lekko żyję.
Dobra, jestem. Odpocznę trochę i trzeba by było iść coś kupić. Ale to jak sobie chwilę odpocznę, to pójdę. Bo tutaj same takie spożywcze sklepy. Tam wcześniej były takie, żeby coś kupić. Dobra, idę. Tak wygląda lotnisko i może się uda jakieś widoki tu nagrywać, jak będzie jeszcze w miarę jasno, a jak nie, no to trudno. Mamy opóźnienie o teraz już 9 minut, to mówię, 9 minut, no i zobaczymy, czy się uda to nadrobić lecąc, bo czasami tak jest, że później, nie wiem, o ile tak można powiedzieć, naciska się, naciska bardziej pilot gaz i szybciej leci, nie wiem. W każdym razie czasem to się uda nadgonić, a czasem nie. Zobaczymy. Jeszcze ludzie wchodzą, jeszcze ludzie się zbierają, więc zobaczcie, tak co najmniej z 5 minut myślę.
źle tutaj policzyłam. To jest tak, jakby jest to trzecia, tak jakby jest to czwarta, a mieliśmy wylądować o 24:40. 40 minut będzie lądowanie trwało? Czekajcie, no. Już nie będę to wyglądało. Nic nie słyszę, mam uszy zatkane, nie?